Cześć. Dzisiaj 27 stycznia, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Termin Holokaust odnosi się do zagłady ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. A data 27 stycznia to dzień wyzwolenia niemieckiego, hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, obozu zagłady w Oświęcimiu, obozu Auschwitz. Ale zanim takie obozy jak Auschwitz, jak Treblinka stały się takim centrum masowej zagłady Żydów, były obozami głównie dla Polaków, dla ludzi, którzy można tak powiedzieć ogólnie, obrazowo nie pozwalali Niemcom zniemczyć Polski. Którzy z nimi walczyli, którzy tam stawiali im opór. I takie obozy jak właśnie Oświęcim, jak Auschwitz powstał wskutek tego, że takie mniejsze więzienia, jak na przykład więzienie na Zamku Lubelskim, były przepełnione, przeludnione i trzeba było gdzieś tych więźniów jakoś kierować, gdzieś przemieszczać, przesiedlać i właśnie po to utworzono obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. I ten obóz zaczął swoją działalność w połowie 40 roku. I tak do 42 roku, właśnie do momentu, kiedy Niemcy wdrożyli ten swój straszliwy plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i Auschwitz stał się taką machiną do uśmiercania Żydów, to właśnie przez te półtora roku, czy prawie dwa lata, było takim obozem dla więźniów. I w tym czasie tam można powiedzieć, że więźniowie mieli jakieś swoje prawa, niewielkie, ale mieli. Takim jednym takim prawem, na które Niemcy zezwalali więźniom, to prawo do pisania listów. I ja dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć właśnie o takich listach, bo takie listy z Auschwitz trafiały również do Sosnowicy, bo jak już Wam powiedziałem w tych wcześniejszych swoich filmikach, mój pradziadek Stanisław Harmaciński, czy Armaciński, te H gdzieś kiedyś zniknęło, jak już Wam mówiłem, z nazwiska naszego rodu, naszej rodziny, trafił do Oświęcimia w 1941 roku, w maju został deportowany z zamku w Lublinie, z tego straszliwego więzienia i trafia tam. I jak trafia tam pod koniec maja, tak kilka dni po tym może już wysyłać listy. Te listy oczywiście były bardzo, bardzo takie okrojone, czy cenzurowane. Ta treść była kontrolowana i nie mogła być zbyt długa. Więźniowie nie mogli się tam skarżyć na przykład na warunki panujące w tym obozie. Nie mogli też przekazywać jakichś tam informacji takich, nie wiem, jakichś tajnych, czy jakichś takich innych. Tylko tak po prostu, ogólnie. I takie informacje właśnie można było wysyłać na takich druczkach. To nie jest oryginał, to jest kserokopia. Ja bym tutaj nie bawił się takim dokumentem, który ma 80 lat. Oryginały tych listów mojego pradziadka Stanisława Armacińskiego znajdują się w archiwach rodzinnych. To jest kopia, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Ja te filmiki tak bez montażu nagrywam, to tak po prostu paluchę Wam pokażę. No i spójrzcie, tu jest napisane więzień polityczny czy prewencyjny, tak Niemcy nazywali właśnie takich ludzi, którzy stawiali im opór do tego, przy tym zniemczaniu Polski. Polak Stanisław Harmaciński. Tu jest data jego urodzenia, tu jest adres tej placówki pocztowej, tam w tym Auschwitz, jakaś placówka pocztowa, Auschwitz, jakieś tam numery. Dalej,
co jest bardzo ważne, popatrzcie, numer obozowy 16479, taki numer otrzymał mój dziadek, a więc no taki wczesny numer, można powiedzieć, bo o ile tam różne szacunki mówią, 1 100 000 osób zginęło w Oświęcimiu, ile tam było, kilkaset tysięcy na pewno było ponumerowanych, że tak powiem brzydko, czyli nadane były im numery, tak te 16 tysięcy to jest taki wczesny w miarę okres funkcjonowania tego obozu. Więc 16 479, dalej popatrzcie, aha, jeszcze coś wam powiem ciekawego, że te numery pewnie większość osób, które ogląda ten filmik, wie o tym, ale ja tak zmyślę o tym młodym pokoleniu, o moim synu, przepraszam, który też ogląda te filmiki. Te numery były tutaj tatuowane, tutaj na lewym przedramieniu, i co ciekawe, te numery były tatuowane tylko właśnie w Auschwitz, tylko w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, w żadnym innym nie. I dziadek właśnie miał taki numer. Tutaj dalej popatrzcie na tym druczku, specjalnym druczku Koncentrationslager Auschwitz. Jest blok 11. Tam po przybyciu dziadek trafia na blok 11. Później te bloki się zmieniają. Tam napisane z tych trzech, bo przez cały ten okres swojego tam pobytu, czyli jakieś 3,5 miesiąca, bo dziadek tam zginął, został zamordowany 12 września 1941 roku. Do tego momentu udaje mu się napisać 3 listy. Ja to mam przetłumaczone, nie jestem jakimś biegłym w niemieckim, więc pozwolicie, że sobie będę zerkał na te przetłumaczenia, ale co jest ciekawe, że przez te 3 miesiące najpierw trafia na blok 11, tak jak tutaj jest ten adresowany, czy nie adresowany, tylko co? Nadany stamtąd jest ten list. Tak, jeszcze kolejny list jest nadany z bloku 3A i z bloku 10. Blok 10, o ile dobrze pamiętam, był nazwany później blokiem śmierci. Jakieś tam się działy straszne rzeczy i tam między innymi trafił mój dziadek, pradziadek. Popatrzcie dalej na ten druczek, ciekawy druczek. Data napisania tego listu, czyli tak jak mówiłem, 31 maja 1941 roku, a więc jakieś tam 5-6 dni po przybyciu zaraz. Taki druczek można było nabyć tam, kupić po prostu, pewnie w tym urzędzie pocztowym. I co? I dyktowało się jakiemuś tam niemieckiemu pisarzowi ten list. On to pisał, ten list, jak już wspomniałem, miał mieć odpowiednią ilość tych linijek, nie więcej na pewno. I każdy taki list był, popatrzcie, tu jest przybita, czekajcie, jak to położę, jest przybita taka podłużna pieczątka, to jest dokładnie, już patrzę na tłumaczenie, Wydział Cenzury Pocztowej. Więc każdy list musiał przechodzić przez cenzurę pocztową. Ale również nie tylko można było napisać stamtąd list, ale można było i otrzymać. I dziadek w tych listach prosi właśnie o to, żeby przysyłać im takie listy, przysyłać pradziadkowi takie listy. Rodzina pisze takie listy. Dziadek w którymś tam liście dziękuję bardzo za te informacje pochodzące z domu. Jeszcze taką ciekawostką, którą chcę tu powiedzieć, jest to, że dziadek prosi o pieniążki. I to w taki sposób, że prosi swoją żonę, moją prababcię Aleksandrę, żeby udała się do Lublina i tam w Lublinie był jakiś... czekajcie, zobaczę, jak to się tam dokładnie nazywało. Jakiś urząd dewizowy, taka niemiecka nazwa. Urząd dewizowy i tam, tak przypuszczam, nie mam wiedzy dokładnej na ten temat, tam prawdopodobnie wpłacało się polskie złotówki, a dziadek w jakiś tam sposób otrzymywał w Auschwitz marki Rzeszy. Ta waluta się nazywała wtedy, czyli ten skrót duże R, duże M, marki Rzeszy.
Więc tak to wyglądało. Te listy, jak już wspomniałem, mogły mieć taką bardzo ograniczoną treść. Dziadek pisał, że jest zdrowy, pytał o zdrowie rodziny, pozdrawiał rodzinę i tą bliższą, i tą dalszą, i znajomych. Z tych listów też wynika, że nie mógł otrzymywać paczek jakichś żywnościowych. Gdzieś tu pisze, że paczka nie dotarła. Prawdopodobnie już Niemcy się nie bawili w te paczki żywnościowe, albo może jakoś były przechwytywane. W każdym bądź razie z tych listów wynika, że tylko korespondencja taka pisemna mogła wejść i mogła wychodzić z Auschwitz. I taka to ciekawostka właśnie, że takie druczki również przychodziły do Sosnowicy, były kierowane do rodziny mojego pradziadka. Także taki to dzisiaj filmik o listach z Auschwitz adresowanych do Sosnowicy. Pozdrawiam.